Sława, kochani. Tym razem znowu z Polski, znowu nad źródełkiem. Bardzo pięknie jest. Byłem na grzybach też, tu sobie zobaczyć w lesie, którym ponoć nie ma grzybów. Nazbierałem całą siatę taką lidlowską, wielką. Jest wysyp niesamowity. Oczywiście no przede wszystkim była oto opieńka, kania, maślak, ale był. I to jest bardzo piękne. Kochani, obejrzałem sobie ostatnio film, który był zatytułowany Wojny piaskowe. Prawdziwe zbrodnie przeciwko naturze. Film, który czasami na YouTube był zapodany jako płaska ziemia lub pod hasłem płaska ziemia, tak? Ale uwierzcie mi, nie jest to nic o płaskiej ziemi, wręcz przeciwnie. Ten film, tak jak już powiedziałem, zatytułowany jest Wojny piaskowe. Jest to angielski dokument, czyli Sand Wars, tytuł oryginalny tego filmu. I muszę przyznać, że autor tego filmu również chyba rozumiał, że jest to klucz do zrozumienia oficjalnej historii o zmianie klimatu. I tego, jak jest ona wykorzystywana jako zasłona dymna do ukrycia wojny piaskowej. Od wielu lat w wielu miejscach następują powodzie. I nie tylko. Znikają wyspy. I nie tylko. Jest to zadziwiające, prawda? O tym za chwilę. Zanim przejdę do tematu, chciałbym Wam serdecznie podziękować, kochani, za Wasze subskrypcje, za to, że jesteście, za Wasze wsparcie na wszelkich poziomach mentalnym, fizycznym, czyli materialnym i duchowym i psychicznym i tak dalej. Wdzięczność z głębi mojego serca dla Was, moi miłowani, za to, że jesteście. Mimo, że w opolskim, mimo że niezbyt mocno ucierpiała posesja, w której jestem i wioska, w której przebywam, ale jednak jest wiele do zrobienia mimo wszystko, ale to mniejsza z tym. Dajemy radę. I ja daję radę. Przypominam, kanał mój jest czysto kanałem edukacyjnym. Tak? Jest to kanał, nie jest to kanał prawniczy. Nie udzielam żadnych porad prawnych. To, o czym mówię, to są tylko moje bajki, teorie, moje wymysły, moje legendy, które tam gdzieś zasłyszałem, trochę przeczytałem, trochę ukradłem, powiedzmy, w ten sposób. Czyli zaczerpnąłem gdzieś informacje i tak dalej. Wykorzystałem ten materiał do swoich tutaj drobnych takich wykładów i tych innych. Dlatego w cudzysłowiu powiedziałem, ukradłem. Uczę się na wielu płaszczyznach. Uczę się dlatego, żeby to zrozumieć i móc się z Wami, kochani, tym podzielić. No, ale wróćmy do tematu. Wojny piaskowe, prawdziwe zbrodnie przeciwko naturze, czyli Sand Wars. Film, link będzie oczywiście w opisie filmu, jak i wiele, wiele, wiele innych linków, które wykorzystałem w tej pracy. Zachęcam wszystkich do, zanim wysłuchacie tego filmu mojego, tego, o czym będę Wam mówił,
zachęcam Was do obejrzenia najpierw tego dokumentu Sand Wars, czyli z linku, który będzie pod filmem. A dopiero po obejrzeniu tego filmu zachęcam do wysłuchania tego, co mam do powiedzenia. Bo tak naprawdę być może, ja nie mówię, że tak jest, ale być może od tego może zależeć nasze utrzymanie i być może nawet nasze życie. To, co zobaczycie w tym filmie, jest jednym z najważniejszych filmów dokumentalnych. To, co zobaczycie, jak... myślę, że twórca tego filmu dokumentalnego, dla niego jest to naprawdę niemała pochwała, że coś takiego powstało i tak dalej. Ale wracając, to, co zobaczysz w tym filmie, jest również najbardziej szokującym przejawem ludzkiej arogancji i chciwości, jakiego kiedykolwiek byliśmy świadkami, a którego konsekwencje są odczuwalne w tej chwili. Nazwanie tego zbrodnią przeciwko naturze nie jest nawet uczciwym stwierdzeniem, ponieważ człowiek w końcu znalazł sposób na obalenie samej harmonii i fundamentalnej struktury Ziemi, która nas wspiera, która nas karmi, która nas chroni. Kiedy więc powiem Ci, że plaże na całej Ziemi znikają, że wyspy znikają na morzach, że są powodzie niesamowite i tak dalej, no cóż. Jednak najbardziej zdumiewające wszystko w tym filmie jest to, co tak naprawdę nie zostało powiedziane, bo być może, że w ogóle ten film by nie ukazał się w sieci, by nie dopuszczono go, od razu by go skasowano. A tak jest, w sieci można go obejrzeć. Ten film wypełnia tak wiele elementów spiskowej układanki, że tak naprawdę jest wątpliwe, czy zostałby dopuszczony do emisji, gdyby oczywiste wnioski zostały w nim wskazane, tak? Od geoinżynierii lądu i morza po oficjalną historię zmian klimatycznych i rzekomo podnoszących się oceanów i tak dalej, ten film pokazuje nam to, czego nikt inny nie mógł, pokazując nam nie wnioski, ale przyczyny tak wielkiej korupcji, bo to jest związane wszystko z korupcją. Więc teraz zachęcam Was, moi kochani, do obejrzenia tego filmu. I po obejrzeniu tego filmu zachęcam do wysłuchania tego, co mam do powiedzenia. A na razie dziękuję.